przechodzimy do pierwszego punktu naszego porządku posiedzenia, to jest wykonanie zmian w planie gospodarczym. Bardzo bym prosił o zabranie głosu. Proszę Państwa, omawiając ten plan gospodarczy w roku 2013, będę nawiązywała o tym w budżecie. No oczywiście to zawsze będzie do wieloletniej pomocy finansowej. Mamy pierwszą, macie Państwo pierwszą zmianę w tym roku, zarówno w planie gospodarczym, jak i w budżecie i w budżecie. To też tych zmian jest sporo. W skrócie próba opisać te istotniejsze zmiany, które w projektach się zmieniły. Znalazły niemniej jednak, po to tu jestem, aby teraz szczęśliwo to omówić, ewentualnie odpowiedzieć na Państwa pytania. Proszę Państwa, jeśli chodzi o plan gospodarczy, w dwóch sołectwach, sołeckich, z której wnioski do wyboru były, o dokonanie stosownych zmian. I tak może po kolei. W sołectwie Bujaków Rada Sołecka zawnioskowała, aby kwotę w wysokości łącznej 9 000 zł, z dróg zadania drogi pobliżni, rozdysponować na trzy zadania. A mianowicie szkoła podstawowa w Bujakowie 3 000 zł, dokończenie chodnika wokół szkoły, budynek LKS-u, stadionu sportowego 1 000 zł i OSP Bujaków za sprzętu 5 000 zł. Taki był wniosek z Rady Sołeckiej i to znalazło się w projekcie zarówno zmiany planu gospodarczego, jak również budżetu tegorocznego. Jeśli chodzi o drugi wniosek z Rady Sołeckiej, mianowicie jest to wniosek sołectwa Kowiernice, a mianowicie zadania drogi i chodniki zaproponowała Rada Sołecka, aby przerzucić kwotę 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Straży w Kowiernicach. I proszę Państwa, obok tych dwóch zmian w sołectwach, obok tych dwóch zmian, o których mówiłam, czyli wniosków rad sołeckich w tych dwóch sołectwach w tegorocznym planie gospodarczym, tutaj Państwo macie w swoich projektach zwrot środków niewykorzystanych z lat ubiegłych. Z roku ubiegłego, dokładnie 2012 roku, tak jest przykładem lat wielu ubiegłych, że po analizie budżetu, taka analiza już została dokonana za rok 2012, jeszcze w tym tygodniu Państwo całość materiałów otrzymacie, bo jest na etapie właściwie już podpisu i kserowania ten dokument obszerny zresztą. I proszę Państwa, trzech sołectwa pozostały na niektórych zadaniach w roku 2012 niezrealizowane, niewydatkowane środki i one powracają, w tym momencie powracają na zadania, które były zapisane w roku ubiegłym. Ewentualnie, jeśli był wniosek Rady Sołeckiej, tego sołectwa, to idą na inne zadania. Oczywiście w tych środkach możecie Państwo dowolnie sobie zmieniać, przenosić w ciągu całego roku budżetowego. I znowu, powracając do sołectwa Bujaków, z roku 2012 została kwota 11 tysięcy na drogach chodnikach, co zostało dołożone w tym projekcie. Wcześniej zdejmowaliśmy 9 tysięcy, teraz dokładamy 11. Tutaj suma jest na in plus 2 tysiące na drogach chodnikach. Szkoła podstawowa, co mówiłam, przeniesienie z dróg, LKS i OSP, ta sama sytuacja. I na wymianie okien, zadanie w domu gminy w Bujakowie z roku 2012 została kwota 10 tysięcy złotych. Również to zostaje zapisana w planie gospodarczym tego sołectwa. Kowiernice w roku ubiegłym nie zrealizowały oprócz dwóch wróconych zadań, środków na zadania, mianowicie dom kultury i stadion sportowy, to co Państwo mieli już wpisane przy budżecie, zostały środki na drogach, na oświetleniu ulic, a mianowicie budowanych punktów w wysokości 35 tysięcy złotych. To zadanie zostaje powtórzone w roku bieżącym. Jeśli chodzi o porządkę, zostaje pieniążki w następującej wysokości. Oświetlenie ulic zostało 9 tysięcy, ale tutaj wnioskował Pan Sołtys z sołectwa Porąbka, aby na oświetlenie wrócić niejako 6 tysięcy, a 3 tysiące dofinansować remontu łazienek w budynku OSP Wielkiej Puszczy. I zostaje pieniążki na cmentarzu w Porąbce w wysokości 5 tysięcy złotych i te środki również tutaj wracają. Sołectwo Czaniec ze swoich zadań gospodarczych wykorzystało wszystkie pieniążki w roku ubiegłym i żadne pieniążki nie powracają, nie podlegają wznowieniu. Ale proszę Państwa, jeśli chodzi o sołectwo Czaniec, tutaj w zadania wspólnych pojawia się Państwu zapis zwiększenie
nakładów tegorocznych na remont Domu Kultury w Czańcu. Otóż po wejściu ekipy firmy, która wykonuje modernizację części finansowanej ze środków unijnych tego obiektu, okazało się, że jest konieczność dokonania robót dodatkowych. Czy one będą dokonane, to będzie zależało od Państwa decyzji na dzisiaj i w środę, czy Państwo przeznaczycie kwotę, o której już pisałam, jest to kwota 30 tysięcy złotych. Ja tylko może mam tutaj ten protokół konieczności i może Państwu powiem, o jakie zadania chodzi. Rozbiórka ściany żelbetowej nad ostatnim stropem, przemurowanie 5 kominów w przestrzeni pomiędzy stropem, ostatnim stropem a połacią dachową, podniesienie kominów, przemurowanie ścian szczytowych wraz z wzmocnieniem belką żelbetową oraz ścian kolankowych, remont balkonu, elewacja północna i wydokonanie dodatkowych obróbek dekarskich. Ja się orientowałam, dlaczego te prace tutaj wynikły mimo projektu wykonanego przez firmy nadzorujące. No okazało się, jak dokonano odkrywek, zdjęcia dachu, zdjęcia stropu, że tam są dużo więcej elementów do wymiany i do poprawy niż było w pierwotnej wersji. Proszę Państwa, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o częściowe zrefundowanie tych prac. Wniosek jest złożony. Są oszczędności na wysokości ponad 5 tysięcy złotych na pracach, które się toczą teraz. Istnieje realna szansa, że dostaniemy częściową refundację tych prac, ale póki ich nie dostaniemy, no to musimy, żeby te prace tam szły dalej, żeby mogły być kontynuowane i żeby te pieniądze, które otrzymamy na pierwszy etap tego zadania, nie podlegały zwrotowi, no to musimy to zrobić zgodnie z wymogami Unii. No myślę, że w granicach może 15, może 20 tysięcy uda nam się wydębić z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych, ale jak mówię, na dzień dzisiejszy potwierdzenia nie ma, bo wniosek został taki do Urzędu Marszałkowskiego złożony po 1 marca tego roku po sporządzeniu protokołu konieczności. Ja mam tyle, jeśli chodzi o plan gospodarczy, a do budżetu to jeszcze będę. Dziękuję. Proszę Państwa, jakieś pytania do Pani Skarbnik? Chciałem zapytać, jakie są kobiety na zamierza kupować? Dysza, tego 20-letniego musimy już wycofać, a budżet potrzebny do złożenia na rzeczy, bo jeszcze na i mogą być przewożeni samochodami drogowymi. Mam nadzieję, że jest dosyć dużo, także wyjazdy mają jakieś zawody, czy może jest taki samochód. 9 osób, może nie jak 5 osób, już tak. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytanie? Pan Kudalec, proszę bardzo. To pytanie miałem, to znaczy to jest kwota w całości przeznaczona na zakup, prawda? Tak. Więcej nie będzie trzeba dokładać, tak? Tego samochodu. Do tego samochodu, w tej kwocie się ma jest też mieści, tak? A myśmy przekazali Lublina do zakładu do Urzędu Gminy. Myślę, że później rada, jak zobaczę, jak braknie jakichś środków do tego, no to nie będzie nowy samochód. No to będę prosił radę, żeby zamiast za tego na coś wspomogli ten nasz zakup. Nasza OSP sprzężną jednostkę jest dużo tej młodzieży. Dużo robimy też poza tylko akcjami. W czwartek przyjęła prawina komendy miejskiej do prawiny. I wiesiliśmy już wszystkie te potrzeby po przedszkolach, które tam zagrażało. Także nie możemy z tymi samochodami pożarniczymi takich rzeczy przewozić. Jest to potrzebne, bo nie są tylko wypadki pożary, ale ostatnio brali udział w zawodach w Kępach pod Lesiu, gdzie oceni zostali jako najlepsza jednostka ratownictwie medycznym. I to ratownictwo medyczne musi być, ta załoga musi być przewożona w takim samochodzie. Nie jak ten z podziału bojowego. Dziękuję. No rozumiem, to będzie standard teraz minie, tak, wszystkie samochody, wszystkie pojazdy. Ten poprzedni samochód wystąpiłem do komendanta wojewódzkiego policji i to był samochód
prewencji i samo 20 lat. Także te niebezpieczeństwo, jeśli zostanie, nie będzie dyskutować, jak pojedzie do samochodu młodzież. Wystąpiłem do komendanta wojewódzkiego, żeby zamienił ten samochód na jakiś nowszy. No to już nie jest teraz tak, że mają. Czekamy, może kiedyś za 2 lata dostaniemy, no to przekażemy go innej jednostce, która będzie potrzebna, gminie. Tak jak wystąpiłem, gminie pojawiły. Wystąpiłem ostatnio do komendanta komisji. I przy zmianach komendantów dostaliśmy jedną nutkę z komendy wojewódzkiej z Krakowa, a drugą z Katowic. Także jedną głównie przekazaliśmy do porządku polowych. Te główne są na wyposażeniu jednostek i porządce OSP i Kobielnicach. Także też mi niezręcznie jest do sprzedania kasy komendanta, żeby a kiedy ten samochód będzie, a która jeszcze dostała dystra teraz, bo tam była bardzo potrzebna, bardzo potrzebny taki samochód. Może kiedyś dostaniemy, no to na pewno go nie wiem, co na pewno osobowo zrobić. Dziękuję. Czy jeszcze odnośnie planu gospodarczego są jakieś pytania? Czy pan Filarski jeszcze chciałby zabrać pan słowo? Nie, poza zauważeniem, że niektóre jednostki nie mają wcale, więc nie mogą myśleć o wymianie czegoś, czego nie mają, prawda? No to jak się starają. Dziękuję bardzo. Proszę nie polemizować. Proszę państwa, czyli daję pod głosowanie dokonanie zmian w planie gospodarczym na 2013 rok. Kto jest za przyjęcie projektu uchwały? 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 11.